Roxanne. You don't have to put on the red gloves. There's no over. You don't have to sell your body to the man. Just to know what the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I'm new. Talk down to you. I have to tell just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind's made up, so put your will you make up. I told you once and I won't tell you again. It's about to end. To put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red To było niesamowite. Jesteś bardzo, ale to bardzo utalentowany. Dziękuję. Dobrze, poproszę cię o przedstawienie się. Nazywam się Juliusz Kamil, dla przyjaciół Kamil. I to ja też prawie płaczę, bo za każdym razem, kiedy słyszę tą piosenkę, to emocje są silniejsze ode mnie. Chodź, kochanie, popłaczemy razem, naprawdę. Ale mowy, no, jesteś naprawdę mocny. Ja protestuję, to jest przekupstwo. To jest przekupstwo. Mam nadzieję, mówisz, że dla przyjaciół jesteś Kamil, zaprzyjaźnić się z tobą, kiedy będziesz w naszej drużynie, bo po prostu takich głosów szukamy. Jesteś asem i mistrzem świata. Dobre, dobre. Ja mam nadzieję, że wybierzesz mnie, bo z Justyną możesz tylko płakać ewentualnie, tak? Wiesz co, ja też się wzruszyłam. To jest, ja w ogóle się bałam odwracać fotel, pierwszy raz miałam, bo ci nie chciałam przerywać. Ty dzisiaj pokazałeś, jak można technikę wykorzystać do emocji. Brawo. Fenomenalnie. Jak widać, każdy z nas chce, żebyś trafił do jego drużyny. Ty jesteś gotowy na scenę. Po prostu ty nie potrzebujesz naszych rad. Czego ja cię mam nauczyć? Impostacji głosu jest doskonała. Świetnie wyglądasz, jeszcze tego sam komponujesz, grasz na wielu instrumentach. No mogę ci tylko powiedzieć, że możemy pograć sobie na kilku instrumentach razem. Ja mogę ci towarzyszyć grając na skrzypcach, mogę ci towarzyszyć grając na flecie prostym, mogę też śpiewać z tobą. Czekaliśmy właśnie mogę na też pograć się chłopcy odwrócili aż. Mogę też pograć z tobą na fortepianie, ale to i tak nie zmienia faktu, że to będzie tylko duet. Miejmy nadzieję, świetny duet, albo duet tak doskonały jak twoje wykonanie Roxanne. Ciekaw jestem, co byś powiedziała, gdyby to była dziewczyna? To samo. To samo, jeśli zdarzy się taka perła, powiem też to samo. Chciałabyś grać na flecie prostym z tą dziewczyną? Jesus! Jesus! Mam nadzieję, że ten program jest od lat 18. Słuchaj, dobrze, teraz ja. Cisza tam. Dziękuję ci, bo pierwszy raz miałem ciarki od kilku miesięcy na czyimś koncercie. Bardzo bym chciał, żebyś był w mojej grupie, dlatego, że być może znalazłbym wspaniałego przyjaciela, który mógłby mi wiele nauczyć. Och, kochani jurorzy,
to, co tu się działo, to jest pryszcz. Teraz to jest najtrudniejsze zadanie. No właśnie. Teraz my jesteśmy na castingu, a ty wybierasz. Tak. Chodźmy do fortepianu i zaśpiewajmy ja razem. Ja to biorę już do swojego siebie. Chodź. O, Jola, chodź do. No całkiem niezła tego jeszcze nie było, no. You don't have to put on the red lights. There's our room. You don't have to sell your body to the night. Roxanne. You don't have to put on this dress tonight. You don't have to sell your body to the night. Zmowa. No dobra. Najtrudniejsze zadanie. Nie obraźcie się, panowie. Preferuję dziewczyny moje. Popieram cię. Pierwszy raz ja się denerwuję teraz, naprawdę. A może jeszcze jakieś argumenty? Napięcie, co? Oj, dobry jesteś. Powalczcie trochę, popróbujcie jeszcze troszeczkę. My umawiamy się w kisielu wieczorem. No właśnie, to na pewno. Jeszcze powiesz, poczekaj jeszcze. Pograj sytuację. Suspense. Teraz ty go masz w ręku. Kochana pani Justyno. Wy jesteście za Patrycją? Patrycja. Ja stawiam na Justynę. Kupuję twoje płyty od zarania dziejów. Wow. Znaczy, przepraszam, że to tak brzmi, ale... Kochany, to brzmi cudownie. Moi, to już spalone. Chyba nie śmiałbym się zmierzyć z taką legendą. No błagam Dlatego cię. Wybieram... Come here, baby. Patrycję. Cieszyć, że jestem legendą. To jest jedyne, co mi pozostaje. Ale do zarania dziejów, pamiętam. Być może Kamil był na kawałku, albo może na całym nawet moim koncercie i może to sprawiło, że nasze serca zabiły w jednym rytmie. Jestem bardzo dumna, że wybrał mnie. Down the shit.